Witam wszystkich miłośników podróży po ziemi kłodzkiej. Kolejna wyprawa. Dzisiaj, choć połowę lutego już za nami, postanowiłem jeszcze zobaczyć, jak się miewa zima tutaj w okolicznych naszych górach bystrzyckich. I tak dzisiaj troszeczkę na biegówkach, przynajmniej narty pod pachą. Na razie warunki takie nijakie, żeby wpiąć się w narty, bo jestem na wysokości już prawie 600, może 70-80 metrów. Zaraz dojdę do szczytu Kamiennej Góry, na zielonym szlaku oczywiście. No, zachęca mnie padający śnieg nad głową. Troszeczkę dodaje to optymizmu, ponieważ idę tam właśnie w tą stronę drogi Wieczność, tam nieco wyżej oczywiście w kierunku Psichuta. Zobaczymy, na ile się to uda. Tam już mamy 800 metrów. Mam nadzieję, że pokrywa śnieżna będzie na tyle dostateczna, że będzie można pochodzić troszeczkę na nartach. No to ruszamy. No i tak jak spodziewałem się, całkiem tu przyzwoicie jest. Jestem już na zielonym szlaku na wysokości Kamiennej Góry. Za mną odcinek, który biegnie w stronę Wieczności i oczywiście Zieleńca, ale jest przyjemniej, śnieg coraz gęściej pada. Mimo tego, że na dole, na Sokołce, z której idę, po prostu rano zaczął padać deszcz. No ale to jest naturalne w górach, różnica wysokości, temperatury i tak dalej. Zachęca mnie więc ten odcinek. Już w miarę płaszcz śnieżny jest tutaj dostatecznie dobry. Śnieg miękki, bo jest odwilż. Spróbuję troszeczkę powędrować na moich nartach. Chodźmy w takim razie w stronę drogi Wieczność. Na wysokości wsi Huta. No i tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj widać ślady inwersji, mimo tego, że na Wieczności jest masa śniegu, to no widać, że inwersja, która miała miejsce tutaj kilka tygodni temu, taka nawracająca, no zostawiła swój ślad. Śnieg, gruba pokrywa obtopiła się dość sporo, a za mną dość ładne widoczki, jak widać masyw Jagodnej, Spalona, tam jeszcze dalej raj dla narciarzy biegowych. Ja też przed sobą mam tutaj no, pozostałości fortu Wilhelma. Niestety nie zobaczycie go, on jest mocno ukryty za tymi drzewami, w tym młodniku. Może innym razem, gdzieś latem. No myślę, że inna historia zupełnie do powiedzenia. No i cóż, będę starał się teraz wracać w kierunku Polanicy. Za mną jakieś 14 km na nartach. Odcinkiem Żółtego Szlaku w dół, tak zwaną drogą Wredę, Friedricha Wredego, inaczej zwaną drogą Stanisława, ale dla nas to po prostu Wreda, łatwiej, szybciej wypowiedzieć. No i myślę, że to taka przygoda też. Chciałem po prostu przekonać się, jak wygląda ta końcówka zimy tutaj, bo na to się zanosi, że w Górach Bystrzyckich zima się kończy. Zobaczyć, jak ma się ten punkt widokowy tutaj na Jagodną, wieś Huta. Lubię tu przyjeżdżać, wspaniałe miejsce odpoczynku, zacisze. Rewelacyjne widoki, polecam. Teraz zjeżdżam już spokojnie w dół żółtym szlakiem, tak jak mówię. No i żegnam się pomału z Wami. Może jeszcze coś ciekawego na szlaku. A tak póki co do zobaczenia. Ewentualnie w kolejnym odcinku w podróży oczywiście po ziemi kłodzkiej. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.